Czas na kolejną recenzję czujnika, który każdy powinien mieć w domu. I nawet się z nami przywitał. Czujnik zalania od Hibaro, który jest zdecydowanym dla mnie elementem must have w każdym domu, w każdym mieszkaniu, wszędzie tak naprawdę, gdzie jest potencjał, że coś się wyleje, to się prędzej czy później wyleje. I lepiej, żebyśmy o tym wiedzieli i mogli coś z tym zrobić. Zapraszam do recenzji. Czujniki zalania to dla mnie najważniejsze czujniki. To dlatego, że gdy wprowadziłem się na swoje nowe mieszkanie, które pół roku remontowaliśmy i był pierwszy tydzień, w którym zamieszkaliśmy, to pewnego wieczora usłyszeliśmy przeraźliwy pisk. Wszystkie nasze smartfony zaczęły wrzeszczeć i okazało się, że nasza pralka postanowiła oddać część wody, która do niej przypłynęła i zalać nam salon. Dwa tygodnie później dołączyła do niej zmywarka i w efekcie prawie trzy razy moje mieszkanie było zalewane. Dzięki takim czujnikom nie doszło do poważnych szkód. To dlatego, że od razu byłem informowany o tym, że coś się dzieje. Dlatego gdy ktoś się mnie pyta, jaki element smart domu sobie zamontować, od czego zacząć, zawsze mówię czujniki. Czujniki zalania, czujniki dymu, kontaktrony, to jest to, od czego powinniście zacząć. I takim czujnikiem jest m.in. Float Sensor od Fibaro. To jest czujnik, który działa po Z-Wave, możecie go spiąć z centralą HC2 albo HC3, albo jakokolwiek inną centralą działającą po Z-Wave. Ten czujnik jest spójny z całą kolorystyką Fibaro, czyli jest opływowy, biały, miły w dotyku. Tak jak widzicie, tak wygląda pudełko. Sam czujnik jest całkiem spory. Ma taki wygląd. W pudełku poza samym czujnikiem znajdziemy jeszcze instrukcję. To, co bardzo lubię w Fibaro, to, że jest tu również nasz język polski. Taka ilość makulatury, którą znajdziecie, ale dzięki temu, jeżeli ktoś nie wie, jak to jest w stanie w miarę szybko sobie ten czujnik zrozumieć i zamontować. Sam czujnik, jeżeli chodzi o montaż, jest banalnie prosty. Po prostu dajemy go na płaskiej powierzchni, w której może się pojawić woda, czyli w okolicach pralki, ale blisko, zmywarki, tak naprawdę również łazienki, ale nie bezpośrednio koło wanny. Czyli jeżeli dacie go, gdzie ta woda jest często, to on będzie po prostu się cały czas uruchamiał, to nie o to chodzi. Tylko bardziej w miejscu, w którym jeżeli dojdzie woda, to znaczy, że jest problem. Ja właśnie w takich miejscach umieszczam te czujniki. One działają na tej zasadzie, że tutaj widzicie takie styki i gdy woda się dostanie, to on po prostu zaczyna wyć. Zaczyna wyć i wysyła powiadomienia push do aplikacji. Sam też wydaje dźwięki, żebyśmy wiedzieli, że pojawiło się zalanie. Czujnik jest zasilany baterią CR123A albo możemy go podpiąć bezpośrednio do napięcia 12 do 24 V. Ta bateria wygląda w ten sposób. Tak jak widzicie, jak sobie otworzymy czujnik, to wszystko widać jak na gołej ręce, co tutaj się znajduje. No i wydaje dźwięk, gdy go uruchomimy. Sam czujnik jest na tyle zgrabny i mały, że spokojnie wrzucicie go nawet pod pralkę czy pod zmywarkę, a to jest bardzo istotne. Po sparowaniu go z centralką HC2, HC3 albo jakąkolwiek inną centralką Z-Wave, czujnik jest w stanie przekazywać nam informacje o ostatnim zdarzeniu, czyli kiedy nastąpiło ostatnie zdarzenie. Również przekazuje nam, jaka jest temperatura. Fibaro bardzo lubi dodawać czujniki temperatury do innych swoich czujników, co jest fajnym rozwiązaniem, bo mamy mniejszą ilość urządzeń. No i oczywiście informuje nas o samym zdarzeniu zalania, co jest najbardziej kluczowe, bo wtedy po prostu dostajemy push w aplikacji informujący nas o tym, że zdarzyło się coś złego. Czujnik zalania od Fibaro kosztuje około 200 zł. To nie jest niska cena, ale jeżeli macie wszystko po Z-Wave i zastanawiacie się nad tym, czy wziąć ten produkt, to jest warto, bo jest to dobry czujnik zalania. Tak? On się sprawdza w tym, czym ma się sprawdzać, czyli broni naszego mieszkania, w tym wypadku broni jej przed wodą, plus zawsze mamy ten czujnik temperatury ekstra. To co prawda jest bardziej temperatura przy ziemi, ale jakichś wybitnie dużych różnic tam powiedzmy na naszej wysokości nie ma może z pół stopnia Celsjusza, więc polecam go.
Polecam go, jeżeli chcecie mieć cały swój system w Z-Wave i szukacie rozwiązań z Fibaro, to warto jest mieć ten czujnik, a na pewno trzeba mieć koniecznie czujniki zalania. Ja mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Lubię recenzować czujniki, bo jestem przekonany do ich działania i wiem, że się sprawdzają. Niestety, ale wiem o tym. Mam nadzieję, że będziecie subskrybować nasz kanał, lajkować nasze filmy, komentować i oglądać pozostałe nasze filmy oraz wejdźcie czasem na smartmi.pl.